Słynny impresjonista Claude Monet stworzył cykl obrazów, na których przedstawił katedrę w Rouen. Każde dzieło ukazuje katedrę w innej porze dnia i w różnych porach roku. Mimo, że obrazy różnią się od siebie, to wszystkie przedstawiają tę samą katedrę. Podobnie jedną funkcję można przedstawić na różne sposoby. Zajmijmy się taką funkcją. Każdej liczbie naturalnej od 1 do 4 przyporządkowano liczbę 2 razy większą. Jakie to będą liczby? Liczby naturalne od 1 do 4 to 1, 2, 3 oraz 4. Przyporządkowujemy im liczby dwa razy większe. Jedynce, dwójkę, dwójce, czwórkę. Trójce szóstkę, a czwórce ósemkę. Właśnie skorzystaliśmy z jednego ze sposobów opisu funkcji opisu słownego. Opis słowny jest jedną z podstawowych metod opisywania funkcji. Bardzo często wykorzystywane są również grafy. Do lewej części grafu wpisujemy liczby naturalne od 1 do 4, a do prawej części grafu. Odpowiednie liczby dwukrotnie większe. Zacznijmy od uzupełnienia lewej strony grafu. Liczby naturalne od 1 do 4, jak powiedzieliśmy wcześniej, to 1, 2, 3 oraz 4. Jaka liczba jest dwukrotnie większa od 1? To 2. A jaka liczba jest dwukrotnie większa od 2? To 4. Analogicznie, liczba dwukrotnie większa od 3 to 6, a dwukrotnie większa od 4 to 8. Teraz wystarczy jedynie dodać strzałki, aby pokazać odpowiednie przyporządkowanie. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej. Jedynce przyporządkowaliśmy dwójkę. Dwójce przyporządkowaliśmy czwórkę. Trójce przyporządkowaliśmy szóstkę. A czwórce przyporządkowaliśmy ósemkę. Pozostałe metody są wykorzystywane przede wszystkim do opisywania funkcji liczbowych czyli takich, w których przyporządkowujemy jedną liczbę jakiejś innej liczbie. Wśród nich wyróżniamy przedstawienie funkcji w postaci tabeli. Tabela będzie wyglądała w taki sposób: w górnym wierszu są liczby naturalne od 1 do 4. A w dolnym odpowiadające im dwa razy większe liczby. Często posługujemy się również wykresami funkcji. Nasz wykres będzie się składał z czterech punktów. Współrzędne tych punktów są podane w naszej tabeli. Górny wiersz to współrzędne x tych punktów, natomiast dolny. Współrzędne y tych punktów. x to liczba naturalna od 1 do 4, a y odpowiednio liczba dwa razy większa. Pierwszy punkt ma współrzędne 1 i 2. Nanosimy go tutaj. Drugi punkt ma współrzędne 2 i 4. Nanosimy go tutaj. Trzeci punkt ma współrzędne 3 i 6 nanosimy go tutaj. A czwarty punkt ma współrzędne 4 i 8. Będzie tutaj. Tę funkcję można również przedstawić za pomocą wzoru. Jak myślisz, jak będzie wyglądał? Ten wzór to y równa się 2x. X to nasza liczba naturalna od 1 do 4 a y liczba dwa razy większa. Rzeczywiście, aby otrzymać liczbę dwa razy większą, należy naszą pierwotną liczbę pomnożyć przez 2. W niektórych podręcznikach możesz się spotkać z innym zapisem. Przy opisywaniu funkcji f od x znaczy dokładnie to samo, co y. Możesz stosować te zapisy zamiennie. Właśnie przedstawiliśmy funkcję na pięć różnych sposobów. Za pomocą opisu słownego, grafu, tabeli, wykresu oraz wzoru. W każdej liczbie naturalnej od 1 do 5 przyporządkowano liczbę większą o 2. Mamy tutaj przedstawioną kolejną funkcję, opisaną słownie. W każdej liczbie naturalnej od 1 do 5 przyporządkowano liczbę większą o 2. Teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj film i spróbuj przedstawić tę funkcję w postaci grafu. Następnie porównaj swój wynik z moim. Graf będzie wyglądał następująco. Po lewej stronie znajdują się liczby naturalne od 1 do 5, a po prawej stronie liczby odpowiednio większe o 2. Przykładowo jedynce przyporządkowaliśmy trójkę, która jest o 2 większa. Trójce piątkę piątce. Siódemkę i tak dalej. Przyporządkowanie symbolicznie oznaczyliśmy przy pomocy strzałek. Zatrzymaj teraz film ponownie i spróbuj przedstawić tę funkcję za pomocą tabeli. Następnie porównaj swój wynik z moim. Oto odpowiednia tabela. W pierwszym wierszu są nasze liczby naturalne, od 1 do 5. Natomiast w wierszu poniżej są liczby większe o 2, od 3 do 7. W każdej liczbie z górnego wiersza jest przyporządkowana dokładnie jedna liczba z dolnego wiersza. Spróbuj teraz narysować wykres tej funkcji. Tabelka z pewnością Ci pomoże. Pamiętaj, że w pierwszym wierszu zaznaczono współrzędne x poszczególnych punktów, a w drugim wierszu współrzędne y. Do dzieła! Tak wygląda wykres tej funkcji. Współrzędne x i y poszczególnych punktów są zawarte w tabelce. Pierwszy punkt ma współrzędne 1 i 3, jest tutaj, drugi współrzędne 2 i 4, jest tutaj, i tak dalej z pozostałymi trzema punktami. Brawo, udało Ci się przedstawić funkcję na trzy różne sposoby. Za pomocą grafu, za pomocą tabeli oraz wykres tej funkcji. A jak sądzisz, jak można opisać tę funkcję wzorem? Każdej liczbie naturalnej od 1 do 5 przyporządkowano liczbę większą o 2. Aby otrzymać liczbę większą o 2, należy do niej dodać 2. Inaczej mówiąc. Aby otrzymać y, należy do x dodać 2. To jest nasz wzór. Możesz również wykorzystać zapis f od x równa się x plus 2. Y oraz f od x możesz stosować zamiennie. Funkcję można przedstawić na pięć różnych sposobów. Jako opis słowny, graf, tabelę, wykres oraz wzór. Tabele, wykresy i wzory są stosowane dla funkcji liczbowych. Zapisy y równa się x plus 2 oraz f od x równa się x plus 2 oznaczają dokładnie to samo. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty o funkcji. Zobacz inne filmy z tej playlisty i odwiedź naszą stronę internetową PistacjaTV.